Rozpoczął się czas wigilijnych spotkań. 2 grudnia w Garczynie przy stole wigilijnym zebrali się członkowie Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych. Takie spotkania to okazja do tego, by lepiej się poznać i po prostu porozmawiać o sprawach ważnych dla społeczności osób niewidomych i niedowidzących. Celem jest spowodowanie wyciągnięcia członków naszego koła z 4 ścian, integracja, obrona przed niesprawiedliwością społeczną, no i chęć wspólnego spotkania się, przełamania opłatkiem. W trakcie spotkania nie mogło oczywiście zabraknąć wspólnego przełamania się opłatkiem i składania sobie świątecznych życzeń. Czego w tym roku życzyliby sobie członkowie koła? Ja bym pragnął życzyć, żeby przyrost sponsorów, żeby sponsorzy mieli bardziej otwarte serca dla nas niewidomych, bo my potrafimy, my nie widzimy oczyma, lecz widzimy dotykiem, sercem i duszą, a sponsorów nam tylko brak, bo jak są sponsorzy, to sobie z wszystkim poradzimy. Po życzeniach przyszedł czas na poczęstunek i wspólne odśpiewanie kolęd.